Dzisiaj porozmawiamy o cudzoziemce Marii Kuncewiczowej. To polska powieść psychologiczna, która powstała w latach 30. I no myślę, że jest jedną z najciekawszych takich opowieści. Na poziomie podstawowym poznaliście granice, natomiast cudzoziemka jest lekturą, która obowiązuje na poziomie rozszerzonym. A zatem no zaczynamy. Cudzoziemka to historia Róży Żabczyńskiej, kobiety, która urodziła się no w Rosji, ale z pochodzenia jest Polką. Niemniej jednak jej dzieciństwo, jakkolwiek udane, szczęśliwe, skończyło się w momencie, kiedy do domu zawitała ciotka, starsza siostra jej mamy, i postanowiła wziąć Różę do Polski, aby ta całkowicie nie stała się Rosjanką. Ogromną pasją Róży były skrzypce, potrafiła pięknie grać, natomiast no, nie została zawodową skrzypaczką, gdyż po prostu zabrakło jej techniki. Także na pewno cezurą gry w życiu Róży jest wyjazd do Polski, kiedy to no, z Róży staje się Eweliną, gdyż jej ciotka uważa, że jest to imię po prostu, które nie przystoi młodej dziewczynie, bo tak brzmi i z żydowska, i w ogóle z rosyjska. Dla Polaków ona jest właśnie taką cudzoziemką, mówi z rosyjskim akcentem, jest bardzo ładna i ma taką nietypową, jak na polskie warunki, urodę, bo ma ciemne włosy, jasną karnację, czym też tutaj no, nie buduje sobie licznego grona przyjaciół. Pasją Róży są wspomniane skrzypce i tak naprawdę no ona w dużej mierze żyje w takiej traumie, tak, że ten talent po prostu został zaprzepaszczony. Zakochana była w Michale Bąckim, który, no owszem, wydawało się, że odwzajemnia jej uczucia, natomiast wkrótce wyjechał za granicę, ożenił się z Rosjanką i Róża została, tak czuła się przez niego zdradzona. Dlatego wychodzi za mąż, za Michała, którego w zasadzie w ogóle nie kocha, rodzi mu troje dzieci, Zimierz niestety umiera, wychowuje dwójkę, Władysława i Martę. Kiedy poznajemy Różę, ma ona 60 lat i w zasadzie jest to ostatni dzień jej życia. Natomiast ona w retrospekcjach wraca do wszystkich wydarzeń z młodości, z czasów dzieciństwa, tak, z momentu, kiedy przyjechała do Polski. Jest osobą bardzo zgorzchniałą, bardzo trudną, bardzo taką toksyczną, byśmy powiedzieli. Zatruła życie całej swojej rodziny właśnie ze względu na takie niespełnienie życiowe, tak? Niespełnienie w miłości, niespełnienie też w sztuce. Niemniej jednak po części dzięki niej to właśnie jej córka Marta zostaje wybitną śpiewaczką operową. No i syn Władysław również jej uległ w momencie, kiedy był zakochany w dziewczynie, a która nie spodobała się matce, dlatego też poślubił no, taką dziewczynę, która niekoniecznie była jego najważniejszą i największą miłością. Małżeństwo Róży również w momencie, kiedy ją poznajemy, przeżywa kryzys. Mąż no, zatruty tak naprawdę jej emocjami, jej wybuchami złości, jej nienawiści, tak naprawdę no, no nie żyje już z nią w zgodzie. Ale wtedy, kiedy ją poznajemy, też przeżywamy razem z nią pewną przemianę, ponieważ kiedy była młoda, kiedy była zakochana w Michale, to on komplementował jej nosek, mówił dise nase, tak, zwracając uwagę na ten piękny, kształtny nos. I podobna sytuacja miała miejsce jakiś czas temu, kiedy Róża pojechała do lekarza, do Królewca, i wówczas ten lekarz, dr Gerhardt, zwrócił się do niej tymi samymi słowy, czyli skomplementował jej nos, powiedział dise nase, dise nase. I to, moi drodzy, otworzyło naszą bohaterkę na ludzi. Bardzo późno, jak doskonale wiecie, ale jednak. I ona w gruncie rzeczy umiera pogodzona, tak? Pogodzona z córką, pogodzona z mężem, pogodzona z synem. Przychodzi tego dnia, kiedy ją poznajemy, przychodzi właśnie do córki, żeby jej powiedzieć, że w życiu nie najważniejsza jest praca, ani ambicja, tylko po prostu bycie serdecznym, bycie dobrym dla ludzi. I tak się losy Róży kończą. Jest to historia właśnie o niespełnieniu, tak? O kobiecie, która przez całe swoje życie no, sama z sobą walczyła, tak? Przywdziała taki pancerz, taką skorupę, oddzieliła się od ludzi, także od najbliższych, a jedno zwyczajne spotkanie właśnie z obcym lekarzem spowodowało, że ta skorupa pękła, że okazało się, że to jest po prostu Róży maska, tak? Róża w ten sposób broni się przed ludźmi, broni się przed tym, żeby ktoś ją skrzywdził, żeby ktoś ją znowu zabrał, rozdzielił z bliskimi, tak? Więc przywdziewa taką maskę
przywdziewa taki pancerz i jest po prostu nieznośna, jest toksyczna dla swoich najbliższych. Ale w gruncie rzeczy, no tak jak wspomniałam, wszystko to się dobrze kończy. Można powiedzieć, że rodzina jej wybaczyła. Postać Róży wzorowana była na matce autorki, która no, podobnie zafundowała rodzinie bardzo, bardzo trudne doświadczenia. No oczywiście to tak najłatwiej tego klucza biograficznego poszukać. Myślę, że ważniejsze jest to pokazanie perspektywy tej psychologicznej, perspektywy kobiety, która no, nie ma szansy, znaczy ona ma szansę na zmianę swojego życia, ale nie potrafi tego zrobić, tak? I nieszczęśliwia siebie, swoją rodzinę. Także do tematu rodziny, do tematu małżeństwa, tak? Do tematu sztuki, roli, jaką ta sztuka odgrywa, bo Róża oczywiście jest bardzo wrażliwa, sama pięknie gra, tak? Potrafi też no, zainteresować, albo może raczej skazać córkę na tę karierę, prawda? Bo sama jest niespełnioną skrzypaczką, no to jej córka przynajmniej odnosi sukcesy jako śpiewaczka operowa. To jest też utwór właśnie o takich żalach, o takich nieprzepracowanych traumach z dzieciństwa, tak? O tym wyobcowaniu, o tej cudzoziemszczyźnie. Zresztą pojęcie cudzoziemszczyzny zakorzeniło się w teorii literatury i bardzo często bywa takim odniesieniem do kobiet, do postaci kobiecych w literaturze, które to nie spełniały pewnych wymogów, prawda? Były inne, były jakieś odrębne, były dziwaczne, tak? Były samotne i w zasadzie chciały to życie przeżyć zupełnie inaczej niż de facto to robiły. Tutaj dość przypomnieć chociażby taką bohaterkę Emmę Bovary z powieści Gustawa Flauberta, francuskiego pisarza XIX-wiecznego, tak? Gdzie mamy podobny problem bohaterki takiej niepogodzonej z rzeczywistością, z rolą, jaką jej społeczeństwo wyznacza, która chciałaby żyć inaczej, ale niestety nie ma jak się zrealizować w tym życiu. Zachęcam Was bardzo serdecznie do czytania oczywiście, do zaglądania w głąb duszy Róży Żabczyńskiej i nie tylko, do podzielenia się refleksjami na temat tej książki. Myślę, że takim utworem, który korespondowałby z cudzoziemką, jest film na podstawie sztuki teatralnej zatytułowany Sierpień hrabstwie Osycz, z wybitnymi rolami Meryl Streep i na przykład Julie Roberts. Także mielibyście ochotę na zmierzenie się z takim traumatycznym domem rodzinnym, to podpowiadam taki film, zresztą link tutaj się niebawem pojawi w opisie.